Cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Pewnie w pierwszym i w jedynym vlogu z wyjazdu urlopowego, bo wyjazd urlopowy polega na tym, że nie będę zajmowała się... Tu jestem. Z bałaganem. Że nie będę zajmowała się vlogowaniem, tylko wypoczywaniem. Ale jako, że ruszamy do Białowieży, a Białowieża jest ładna, to... Trochę Wam tej Białowieży pokażę. Zobaczymy, co w ogóle jest czynne w czasach pandemii, co jest nieczynne i na czym się skupić. Dokładnie tak. Także zapraszam na vloga. No, pewnie będzie to zbitka pewnych drobnych wydarzeń. Hello. Najpierw postanowiliśmy pojechać na miejsce mocy. I tutaj przed miejscem mocy jest parking, więc można sobie zaparkować. I trzeba tam kawałek dojść. Nawet nie wiem ile. Pomiernika nie mam, ale będziemy sobie spacerkiem w pięknej, jak widać, pogodzie śmigać. Centrum Puszczu. To jeszcze może nie są widoki, ale przynajmniej mimo padania prawie sucho można iść. Tabliczki, drogowskazy bierzemy. I słuchajcie, dobrze, że są drogowskazy, wiemy, 900 metrów, kilometr jedną, kilometr drugą, przed nami. I zmierzamy. Pewnie będzie wiatr i mało będzie słychać, ale chciałam Wam pokazać, że taka ładna droga, a my se zmierzamy. Zmierzamy, robimy zdjęcia. I całe połacie to zawilce chyba są, tak? Tak, w puszczy są. Więc bieleje nam rzeczywistość. Niebo kolorystycznie piękne. I niezbyt zdrowe lasy. Jeszcze nie powypuszczały jakichś dziwnych rzeczy. Trochę przestrzeni jest. Pieszczonek na spacerze i Puszcza Białowieska. No zobaczcie, jaki będzie widok zacny, jeżeli chodzi o Insta. Czekajcie. O, o to szło, bo tu taki połać. Połać mamy białych. I o. Jest bardzo duży wiatr, ale słuchajcie, jesteśmy przed miejscem mocy. Jest wczesna wiosna, to nie jest tak zarośnięte i tutaj biegnie kolejka wąskotorowa. Widzę od Białowieży hajnówka, a tu sobie ludzie siedziska zrobili, a my idziemy w tamtym kierunku, bo tamżeż właśnie miejsce mocy istnieje. A ławeczki też są fajne. Jak tu jest mnóstwo ludzi, to można przysiąść. Oj, proszę. Już nas znak informuje, że iż miejsce mocy jest. I żeby nie było, miejsce mocy. Zmierzamy jeszcze kawałeczek. Czy czuję energię? Nie. Wszyscy czują, zostawmy czującym czucia. A my idziemy oglądać i zakopywać wrogów, chciałam powiedzieć, bo wrogi mocy muszą nabrać. Zbliżać się będziemy, tym razem turystów nie ma bardzo wiele, chociaż widzę między krzeczorami, że i na miejscu mocy i za nami ktoś się tam troszkę włóczy. Ptaki śpiewają, ale wkraczać będziemy. Zieloność. Zieloność pączkuje, natomiast mechy robi swoje, są piękne, piękne rzeczy, a tutaj sobie zrobię zdjęcie. I wkraczamy na święty teren, który faktycznie jest ciszą. Szum wiatr w koronach tutaj niekoniecznie. Mamy kamienie, mamy objaśnienia, mamy krzywe drzewa, tak czytałam. Ale właśnie chciałam Wam pokazać.
powiem Wam, że ja tak naprawdę miejsce mocy wyczuwam troszeczkę w innym miejscu, no ale tu są ustawione kamienie, więc jakby powinno być centrum kręgu, od kamienia do kamienia. Jest fajnie, ciepełko, można by się było poopalać, jest też centralny kamień. Tak, tu mamy jeden, drugi, trzeci, wydeptane w ciortu, ale nic to. Trzeba teraz pozbierać patyki. Wejdziemy też na strażnicę tam. Może być ciekawie. O, patrzajcie, a to jest chyba jakaś nowa świecka tradycja. Na kamieniach i obok kasiora leży. Dużo kasiory. Grosiki, nie grosiki. A wrogów to nikt nie zakopuje. Ja nie wiem, może kopią tylko po nocach. A z perspektywy wygląda to tak. Tu jesteśmy pod strażnicą, zaraz tam wyjdziemy. O, ale tu mamy ogląd na całość kamiennego kręgu. Standard wchodzenia po schodach, czyli macie widoki schodowe. O, już koniec. Myślałam, że to będzie wyżej. Ale nie. No i co? Jak się tak wchodzi na miejsce mocy, to nie jest to jakiś wyraz spektakularnego wyglądu. Ale ja Wam zawsze mówię, że magia nie musi być spektakularna. Jeden kamień, drugi, tu kolejny, za dwa, trzy kręgi, tu były przeważnie trzy kręgi, powinny być. Pewnie tam w tej zieloności też by odszukał. Tak mi się wydaje. I budeczka strażnicza, o może w ten sposób, o widać mnie. Szumi wiatr, bardzo mocno, ale zobaczcie, że tu powiewy mi bardzo wycierają. Jest jakiś rodzaj energii. A jakiś ten aparat, panowie. O, idą patyki na różdżki, chciałam powiedzieć, to jest dowód. No właśnie, pomachałabyś chociaż widzom patykiem. No, dobra, i tyle schodów w dół. Dobrze, że tu nie ma tego wiatru, w sensie jest, ale gdzieś obok to coś słychać i pogoda zacna. Widzę, że widzę, że różdżki wylegują się na miejscu mocy, ale tak naprawdę to tutaj sesja instagramowa się będzie odbywać. To znaczy się odbywa aktualnie. Się odbywa. A ja tu jestem tylko pilnowakiem przestrzeni. Okulary z Rossmana, chustka Dolce & Louis Vuitton, bluza. Nie wiem, opanowała mnie głupawka, chyba to miejsce mocy tak działa. Idę usiąść na dużym kamieniu i zrobić sobie zdjęcie na zawilcach, bo też może być ładnie. Powiem Wam, że ja nie jestem takim czuciem mocy ogromnym. Mnie bardziej łamie, jak wchodzę w ten krąg, to się zawsze potykam. A tak to nie. Chciałam zdjęcie na zawilcach, a to i pod światło. I nie w cieniu, i w dupsko mi się kamień rozbił. Cierpienie kręgowe. Wracamy wraz ze słońcem, czyli lepszy widok jest. Wszystkie pinki, kwiatki i ścieżynki. Odlotowy siekacz.
Ujrzy, że na mnie ejże, to wejrze, ujrzy do mnie skład. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich rad. No i dojechałyśmy do Białowieży. Zobaczcie, pustki na parkingu. Pisze, że płatny, ale nie mam pojęcia, gdzie tu się coś opłaca. Więc zobaczymy, może nas nie odholują. Ale auta też wyglądają na takie, co... Zobaczymy. I mamy żubry. Idę zrobić zdjęcie. Taki sobie mamy widok teraz na pałacyk i na park Białowieży. Postaram się wam troszeczkę przybliżyć. Pewnie nie będzie mnie słychać przez ten wiatr, ale to nic. Niby pustki, ale jakieś regionalne rzeczy mamy, nie chińskie. I tak podejdziemy zobaczyć. A tu się nic nie dzieje. I tu mamy, nie, to po prostu insynuacje drobne. Dobra. Też tu jest ten, że tu jest moda zbierania patyków. Moda zbierania patyków istnieje. Dobra, a my idziemy tam. Nie będziemy tam chodzić do stajni tutaj z brzegu. I pójdziemy na kole łamane przez piwo, łamane przez soczek. Tak będzie. Park w Białowieży, ale tu są nenufary. Są. I się tak ładnie błyszczą. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać, pokażę wam. O. Tak pływają. Zobaczcie. Pięknego kota, wygląda prawie jak Dziunia. Cześć, Kitek, jesteś chudszą wersją Dziuni. Jesteśmy na punkcie widokowym. Chciałam wam pokazać, tutaj ostatnio pod tamtym drzewem były robione magiczne rzeczy, takie jedno z niewielu drzew na polu. I całkiem był suchy rów. I przez tą suszę hydrologiczną po prostu, proszę bardzo. I mosteczek ugina się. Go inaczej nie zrozumiała, a tu rozwalają test, nie? Mhm. Bo o co mi szło? O, nasza knajpka. Będą rozwalać i powiększać zawarta. Smuteczek. I nie ma radości w tym domu. Zawsze jak się tu przyjeżdżało, to aż świeciło, a teraz nie. Smuteczek.